Cześć wszystkim! Dziś zapraszam Was na haul. Haul, który chciałam kręcić w salonie, ale jest fatalna pogoda, fatalne światło, więc tutaj mam nadzieję, jakoś to pójdzie. No i co? I to będzie haul lumpeksowo-zakupowo-prezentowy, więc trochę tych rzeczy będzie. Miłego oglądania! I pierwszą rzecz, którą chciałam zaprezentować, to są moje nowe babcie. Tak, kupiłam sobie, tamte wyglądały już po prostu fatalnie, spadały mi znów, więc zainwestowałam 14 zeta i mam granatowe kapcie nowe. Ale co? Następna rzecz. I tutaj muszę Wam koniecznie pokazać i też jakby na forum podziękować Agnieszce, jednej z moich widzek, która przysłała mi taki switaśny kubeczek z muffinką i słodycze, czekoladę Linda pomarańczową, jakąś Cadbury, której nie miałam jeszcze okazji próbować, więc bardzo się cieszę. I przysłałam jeszcze Maltesersy, ale po prostu znikły w ciągu kilku minut. Także tak, jest mi bardzo, bardzo miło, kochana, bardzo Ci dziękuję. Jak już Ci pisałam w mailu, kawka teraz jest jeszcze lepsza, pijąc go z takiego fajnego kubeczka z muffinką. Także bardzo dziękuję. Naprawdę jest mi bardzo miło. Już kilka z Was pisało mi o tym, że chciałoby mi coś przysłać. Ja muszę tutaj powiedzieć, że no nie tak, żeby mi było głupio, ale tak dziwnie się z tym czuję, że ludzie jakby obcy w sumie chcą mi przysyłać jakieś prezenty, więc muszę się jeszcze trochę z tym oswoić. I tak na przyszłość, moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli mi cokolwiek przysyłać, od razu mówię, że chcę adres zwrotny, bo byłoby mi bardzo miło jakoś się zrewanżować. No i kolejna rzecz, to tak można powiedzieć już z życia youtuberki. Odezwała się do nas firma L'Oreal, że chciałaby tam coś nam przysłać. Dokładnie, nie wiem, załatwiała to Renata. I dostałyśmy, w takim pięknym pudełku dostałyśmy maskary. Renata dostała takie same pudełko. I tutaj jest ta maskara zielona, którą właśnie polecałam Wam w grudniu i czarna, którą będę miała okazję przetestować, więc jak ją zacznę używać, na pewno dam znać, czy jest równie dobra jak ta zielona. Ja tylko Wam powiem, że zielona ma wygiętą szczoteczkę, jeżeli nie oglądałyście ulubieńców grudnia i naprawdę fajnie wydłuża i pogrubia rzęsy. I pisałyście mi też pod filmikami, skąd właśnie u mnie teraz takie te rzęsiory. Więc tutaj ratuje mnie ta maskara i dodatkowo odżywka For Long Lashes z firmy Oceanic. I teraz tak, do tego zestawu maskar dostałam jeszcze coś. Dostałam kartkę, która wylądowała w ramce i możecie, no nie wiem jak to odebrać, ale ja jestem ogromnie sentymentalna do takich małych rzeczy. I nawet jak pokazywałam Radkowi to, co dostałam od firmy L'Oreal, mówię: Radek, pal licho te maskary, chociaż no zieloną naprawdę bardzo lubię, ale ta kartka jest dla mnie o wiele ważniejsza i dlatego ona wylądowała u mnie w ramce. I teraz pozwolę sobie tak przeczytać, co firma L'Oreal tutaj do mnie skierowała. Więc moi drodzy, miliony Polek warte złota. Bożena, jesteś dla nas warta złota, bo wraz z siostrą tworzysz duet idealny, zachowując przy tym swoją niepowtarzalną, pozytywną energię. Cieszymy się, że maskara Volume Minion Lashes zielona, bo nie potrafię tego tutaj Wam przeczytać, została Twoim ulubieńcem grudnia 2015. Na Twoim blogu podziwiamy pasję do zakupów i wyszukiwania perełek w second handach. I to mnie urzekło w tym wszystkim, że tak naprawdę ktoś oglądał moje filmiki i to nie było tylko przysłane na takiej zasadzie, dobra, poleć, może coś tam, nie. Po prostu przysłali i tak naprawdę nie zasugerowali nawet tego, żeby pokazywać to w filmiku, żeby, nie wiem, robić jakąś reklamę. I takie słowa skierowane po prostu do mnie i dlatego to u mnie wylądowało w ramce, bo ja się bardzo cieszę, takie rzeczy naprawdę mnie bardzo wzruszają, dosłownie, bo zrobiło mi się tak ciepło na serduchu, tak samo jak ten kubek od Agnieszki, że on ma muffinkę, czyli coś, co ja kocham. Także to jest takie, no po prostu bardzo miłe. Dobra, bo się zakręcę i naprawdę się wzrusza, tego bym tutaj nie chciała. Przechodzimy do ciuchrajów. Nie, przechodzimy do prezentów. Moi drodzy, były walentynki. Radek zaplusował, kupił mi termoochronę z kerastazy i tutaj pozwolę się wystroić, bo mąż zaszalał i kupił swojej wspaniałej żonie aż dwie pary butów. Byliśmy na Mariwilskiej i ja stwierdziłam, że te szpilki są fajnie. No, byłam na zakupach i teraz spuchnięte, o Jezu, nogi mam, więc nie wiem, czy wcisnę, ale będę chciała. Założę jednego buta, takiego, drugiego, takiego, o Jezu, wiecie co, po 30 to już tak jest. No, dobra, cisnęła. O dziwo, te szpilki są w rozmiarze 37. I teraz tak, te kosztowały 65, te 70. Stwierdziłam, że są fajnie skrojone i tak dalej.
I w sumie pewnie kupiłabym sobie je sama, ale mąż zaproponował mi: Bożenka, nie wiem co Ci kupić na walentynki, czy mogą być buty. I tutaj dla wszystkich muszę od razu powiedzieć coś, że nie kupuje się zakochanych butów bez takich przesąd, że odchodzą. Tak samo jak nie kładziemy butów na stole, bo to powoduje kłótnie. Ja Radkowi złotówkę za buty dałam, bo wolę być przezorna, żeby tam mąż może do jakiejś młodszej nie odszedł, moi drodzy, ale na stole w życiu butów bym nie położyła ze względów higienicznych, ale nie wierzę w coś takiego jak kłótnie w domu, my z Radziem nie kłócimy się w ogóle. Dobra, bo jak zwykle ogarnęła mnie gadka i teraz muszę Wam też powiedzieć, że po prostu głowa mnie absolutnie nie boli, więc może stąd to moje nadmierne gadanie. Dacie radę. Więc teraz przybliżę się i pokażę Wam te buty, tak? I to są pięknie naprawdę wyprofilowane szpileczki w kolorze nude beżu, a drugie to są czarne ze złotym obcasikiem. No na te to już w ogóle zaświeciło mi się oko. Mam też butki ze złotym obcasem i czasami na Instagramie widziałam takie szpilki. Pewnie skórzane, drogie, ale powiem Wam też szczerze, że to... No, ja jakby nie jestem kobietą biznesu, nie spotykam się na spotkaniach biznesowych, więc jakby czuję się lepiej z tym, że mogę sobie chodzić w takich butach. Niekoniecznie muszą być to skórzane. I teraz tutaj tylko Wam się tak zaprezentuję. Trochę będę zerkała sobie w lusterko, czy dobrze Wam pokazuję, ale powiem Wam, że bardzo trudno jest trafić, no u Chińczyków, nie chcę tu wyjść na nietaktowną, ale na but na dobrze wyprofilowany. A te mi się naprawdę wydają, że wyglądają tak na drogie. Także tak. No i dobra, no oczywiście lumpeksy. Prezenty walentynkowe mam już za sobą. Ja też mężowi fundnęłam prezent, tak, ale jeszcze nie przyszedł, bo jest to zakup jakiś tam internetowy, sam sobie wybrał. Kupiłam mu telefon. No, także tak. Mam nadzieję tylko, że będzie zadowolony, jak nawet nie wiem jaki w sumie, bo powiedziałam, że ma sobie kupić telefon, bo jego już tam brzęczy, trzeszczy i tak dalej. Ale żeby nie było, że myślę tylko o sobie, że jestem taką żoną egoistką, kupiłam dzisiaj mojemu mężowi sweterek. Tak, od razu pojechałam do niego do pracy, żeby go zamierzył. Sweterek jest taki w kolorze grafitowym. Nie wiem, co to za firma. Tutaj dynda cena i cena to 14 zeta. Także takie inwestycje dziś w Radosława poczyniłam, mówię, przymierzał. Ale no, mój Radek podoba mi się we wszystkim. Ale powiem Wam, że wygląda fajnie w tym sweterku. Dobra, odkładam sweterek i jedziemy dalej. Kiecka. Kiecka, której nie mam pewności, czy ją pokazywałam, czy nie, bo to nie jest dzisiejszy zakup, tylko wcześniej. Ona jest już wyprana, czyli czeka na lato, słuchajcie, tak. No zimy jakby jeszcze tak naprawdę konkretnej nie było. I tutaj, co mogę powiedzieć o tej kiece? Ceny nie pamiętam, przepraszam. No ale na pewno droga nie była. Nie będę się już tutaj do niej specjalnie rozbierała, żeby nie przerywać sobie nagrywania. Jest trochę za krótka, tak. No teraz do szpilek to już w ogóle wyjdzie na za krótką. Ale powiem Wam szczerze, jakoś bardzo mi to nie przeszkadza i trochę ta moja miłość do tych długich rzeczy wraca. Bo tak naprawdę podczas takiego upału wrzucamy na siebie tylko taką kieckę i ruszamy na miasto. I ja zawsze mówię, że przy długiej kiecce jest o tyle komfort, bo kiedy nogi nam lekko zarosną i nie chcemy prezentować nadmiernego owłosienia na nogach, możemy sobie zaraz po prostu założyć po prostu długą sukienkę. A ta prezentuje się tak. Czyli tutaj jakby bioderek nie obciska, dżaby nie obciska. Możemy sobie swobodnie ruszyć na letni spacer, zakupy, na rynek po ziemniaki, czy tam, gdzie mamy potrzebę. Wiadomo, że bez szpilek może je zdejmę. O Jezu, naprawdę. Muszę chyba trochę po domu zacząć chodzić nawet w szpilkach, bo się totalnie odzwyczaiłam. Jest trochę za krótka. Ale do jakichś płaskich japonek będzie jak znalazł. Dobra. To teraz może, żeby nie było, że nieelegancko nagrywam Wam zawsze w kapciach lub na bosaka, to wcisnę na siebie chociaż te beżowe. Bo jak to mówią, beżowe szpilki pasują do wszystkiego i zacznę przymierzać rzeczy, które sobie już kupiłam. Dobra. Buty na nodze, kiecka z tyłka i jedziemy dalej. Kolejną rzeczą, którą sobie zakupiłam, to jest bluza. Bo tak naprawdę jak szykowałam rzeczy na wyprzedaż i przeglądałam swoją szafę, stwierdziłam, że nie mam takiej bluzy, bo jak to jest, czasami sobie siedzę w domu, w jakimś właśnie bezpiecznej koszulce, gdzieś tam zawieje, zrobi się chłodno i coś takiego, żeby na siebie narzucić cienkiego. Może kolor, że różowy, słuchajcie, w domu, kto mnie tam będzie oglądał, może być. A teraz to powiem Wam szczerze, że wyglądam, jakbym miała bliźniaczek na sobie albo zestawik. No więc bluza wygląda po prostu tak. Ja tej postaci z bajki akurat nie kojarzę i powiem szczerze, lata mi to,
ma kaptur. Także jakby naprawdę w domu wiało, to zawsze mogę jeszcze założyć kaptur. Z tyłu też ma chyba jakiś nadruk, więc teraz będziecie mogły go zobaczyć. Wiecie, że takie bluzy są naprawdę potrzebne, właśnie szczególnie na sukienkę. Dobra, kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest tunika. Tunika, którą w sumie dziś miałam na zakupach na sobie, bo już ją uprałam. I to było tak, że był poniedziałek, dzień dostawy, nie miałam czasu, żeby właśnie odwiedzić Lumpex i jakoś po południu zabrałam Kornelę, poszłyśmy sobie na kanapeczki do takiej knajpy, do ogródka na Reymonta, wkasam się, chwila, i obok jest skandynawska. Kornela sama zaproponowała mi, ciocia najadłam się, mówi, chodź skoczymy na ciuchy, ja mówię, dziecko to już jest po dostawie, parę godzin, nic nie kupimy. No ale fajnie, że Kornela w sumie mnie wyciągnęła, bo kupiłam sobie taką bawełnianą tunikę w kolorze khaki i muszę powiedzieć, że ona nie ma żadnej metki. Nic kompletnie, więc nie będę mogła Wam tutaj podać firmy. Ale fajnie, że jest właśnie dłuższa, z fajnego materiału. O Jezu, dobra. I to prezentuje się, przepraszam. I to prezentuje się tak. Może na noszenie tego bez jakby podkładu żadnego, chyba bym się trochę krępowała, bo jest krótkie, ale w sumie mogłabym tak powiedzieć, co to. No i tak to wygląda. Ja powiem Wam szczerze, ogólnie nie mam takich rzeczy. No tutaj tatuaż fajnie się prezentuje. Także tak to wygląda. Tunika z takimi rękawkami 3/4. Tutaj jak już jestem blisko, to pokażę Wam łańcuszek zadychacza, który kupiłam w Lumpeksie. On miał takie różowe szkiełko, ono nie za bardzo mi się podobało, więc pacnęłam młoteczkiem, wypadło i mam takie puste kółeczko. Jakoś bardziej przypadło mi to do gustu. Dobra, bo bateria mi miga. Więc śmigiem, migiem pokażę jeszcze dwie rzeczy, które udało mi się kupić, więc ściągam teraz z siebie tą tunikę. I to kupiłam razem ze sweterkiem dziś. Więc zaraz wyląduję to w pralce. Dobra, szybko. Bluza z Top Shopu, bo kupiłam dwie rzeczy z Top Shopu. Obie po 14 zł. I to wygląda tak. Powiecie mi, kolejna bluza. Boże, zwariowałaś. Ale jeszcze bordowej nie posiadam, a w ogóle bordo kolor też bardzo mi się podoba. Więc bluza prezentuje się tak. I powiem Wam szczerze, do takich szpilek i do tych spodni ja mogłabym śmiało już ruszać na sochacze. Tak. Co myślicie? Fajna, nie? No, mam nadzieję, że będzie podobała się Nacia, może będzie chciała nawet ją pożyczyć. Także spoko. I kolejna rzecz, ostatnia, którą chciałam Wam dziś pokazać, to jest spódniczka, bardzo, bardzo krótka. Też z firmy Topshop, ale co mnie urzekło w tej spódniczce? To właśnie to, że ta spódniczka, dobra, żebym się nie przewróciła, jest, oła, dobra, szybko, bo naprawdę jak mi padnie bateria, ta spódniczka jest z takiego materiału, który absolutnie nie wymaga prasowania. Może jest trochę przykrótka. Napiszcie mi w komentarzach, czy wypada babie w moim wieku paradować w tak krótkiej spódniczce. Ale może w lato. Dobra, dosunęłam się. Nawet na spodnie. I ona, co? Ma kieszonki. I ona jest z takiego tłoczonego materiału. Nie wiem, czy to teraz widać. Prezentuje się tak. Czyli jest dotąd. Kurczę. No nie wiem. Czy to tak trochę nie za wulgarnie w takim krótkim? Dajcie znać, co o tym myślicie, bo tak naprawdę ja nie wiem. Spróbuję ją jeszcze ściągnąć, żeby Wam pokazać ją tak z bliska właśnie, jaki jest ten materiał. No, ściąganie zawsze wychodzi łatwiej niż zakładanie. Dobra, jeszcze tak ciuchów nie przymierzałam, ale właśnie obawiam się o tą baterię. Dobra, zasuwam i Wam pokazuję. Mam nadzieję, że to wyłapie aparat. Jest. Że ona jest właśnie z takiego tłoczonego materiału i właśnie ma te kieszonki. Trochę żałuję, że... O, już w ogóle ostrość się rozmyła. Już tak. Już powoli kończę ten filmik. Żałuję, że to nie są spodenki. No ale w Lumpeksie nie można mieć wszystkiego. Co myślicie o tej bluzie? Naprawdę mi się tak podoba. Czy pasują te buty do tej bluzy, żebym mogła tak wyjść? Dajcie znać. Także to wszystko, bo bateria już naprawdę jest na wyczerpaniu. Na koniec chcę jeszcze raz bardzo podziękować Agnieszce za kubeczek z muffinką. Jeszcze raz chcę podziękować firmie L'Oreal za takie miłe słowa. Wam za wszystkie pozytywne komentarze i uwierzcie mi albo nie, ale czasami siedzę po prostu i łzami się kręci, jak je czytam. Jest mi naprawdę miło, że tak pozytywnie mnie odbieracie.
bo sama też uważam się za lekką wariatkę. No ale okej, bo zacznę znowu gadać i bateria padnie i nie dokończę tego filmiku. Dziewczyny, kciukujcie, jak zakupy Wam się podobały. Piszcie, co dostałyście na walentynki, czy był dla Was to miły dzień. Mam nadzieję, że tak. Subskrybujcie nasz kanał, bo wiecie, że będzie nam bardzo miło. I to wszystko. Do następnego. Pa, pa!